dobrze. Proszę Państwa, będziemy ruszać powoli. Banery, wszystkie symbole nasze, które mamy, podnieście wysoko do góry. Jakie są największe bolączki polskich rolników i sadowników? Przede wszystkim ceny. Chodzi o ceny w skupach czy gdzieś indziej? Chodzi o skupy głównie. O, porzeczka czarna 30 groszy, malina złoty 50. A przebitka jest... To znaczy przebitka, no widać to na ceny tutaj w detalu, powiedzmy w mieście. Malina z tego co widzieliśmy 8 zł pół kilograma. No to ktoś na tym zarabia. Przede wszystkim jesteśmy zdominowani przez kapitał zachodni i domagamy się kontroli importu. Jeszcze raz importu i wstrzymania importu. Przede wszystkim o to nam chodzi. Dzień dobry, tutaj mamy przebitkę, jaką płaci się w skupie, jaką się płaci tutaj na końcu. Dokładnie, dokładnie. Taka jest różnica. Dla nas to jest 30 groszy, nawet w tej chwili przetwórnie nie płacą tego, tych 30 groszy, a w sprzedaży jest po 140 zł, to jest 134 zł różnicy. Kto to zarabia? Kto to zarabia? No, pośrednicy, skupy, kto na tym zyskuje? Wszyscy po kolei, tylko nie rolnicy. I chcecie dzisiaj przekazać premierowi, ministrowi rolnictwa, żeby się zainteresował tym problemem, jak rozumiem. Oczywiście. Oczywiście chcemy, żeby premier się zainteresował w końcu rolnictwem. Tak jak tutaj koledzy mówili, nie elektryczne samochody, nie tego. Zainteresujcie się rolnictwem. Zajmuję się produkcją owoców miękkich i jabłek. Teraz ten biznes jest opłacalny, nieopłacalny? Jak to wygląda? Nie, absolutnie jest nieopłacalny, absolutnie. Ceny są tak niskie, że to w ogóle się nie opłaca. Ja już tu mówiłam, nie wiem, czy w którejś telewizji, czy radiu, że pracując 9 osób, za pół dnia na słońcu 160 zł mąż zarobił. Największą bolączką są, proszę pana, ceny. Rolnik wyprodukuje, rolnik się stara, rolnik chce dogodnie sprzedać i żyć za te pieniążki, ale... Ten obecny system jest naprawdę szkodliwy dla rolnika. Chcemy to zmienić. Chcemy, żeby rząd trochę zmienił jakieś ustawy, żebyśmy po prostu chcemy godnie pracować, godnie pieniążki otrzymywać i nic więcej, prawda? A tu wszystkie w skupach produkujemy owoce i my myślimy, jak to, proszę pana, sprzedać. My nie wiemy, co będzie po... Pójdę w sad, prawda? Chcę zerać owoce. A tu okazuje się, że skupy są zamknięte i nie przyjmują. Niestety, także... A co jest z tymi skupami? Bo słyszymy, że są czasami zamknięte, przepełnione, czasami dają ceny z kosmosu, tak mówią rolnicy tutaj, którzy idą. Co jest największym problemem z tymi skupami? Proszę pana, tam są zrzeszenia, prywatny kapitał, prawda? I towar jest sprowadzany wbrew naszym, prawda? Zmowa jest cenowa i... Sprowadzany jest ze wschodu, nie oszukujmy się, później rolnik nasz nie ma gdzie sprzedać, bo tam jest 1/4 tego ceny są, prawda, ale nasz produkt jest badany, prawda, wszystko musi zgodne jakości być, ale ten produkt, który skupują przetwórnie ze wschodu, ma normy o wiele ileś przekroczone, niestety, coś tu rząd musi z tym zrobić.